A więc sam o 11, o 11 w sumie miałam zacząć, bo ostatnio Kasper posunął mi taki spoko pomysł, który w sumie stwierdziłam, że zrealizuję, bo w sumie czemu nie. Mamy teraz wszyscy wolne, ja też mam dużo wolnego czasu, a w sumie już kiedyś tak robiłam, nagrywałam takie mega jakieś luźne filmiki z dnia, co tam robię i pomyślałam, że w sumie moje życie może być interesujące dla was, bo skoro dla mnie jest jakieś nudne, to może się wam spodoba. Za ścianą śpi Kasper i to było największe wyzwanie, żeby go nie obudzić i jestem w szoku, on zawsze się budzi przy najmniejszym ruchu, czy ja przyjdę coś do pokoju wziąć, to on potrafi się obudzić, a teraz udało mi się normalnie prysznic włączyć, powycierać takim czymś, spuścić wodę i się nie obudzi, bo weszłam zobaczyć, czy śpi. Teraz jak gadam, to może być większy problem, więc jak się obudzi, no to przypał. Ja już zapomniałam w ogóle, jak się takie rzeczy nagrywa, bo wszystko zawsze było z operatorem ustawione, a to tak naprawdę jadę na szybko, po prostu stwierdziłam, dobra, zrobię makijaż i zaczynamy. Dlaczego jakoś jest taka brzydka? Bo nie wzięłam ze sobą mojej kamery, którą nagrywałam, jak mieszkałam we Wrocławiu. Ona jest w domu X, do którego zaraz będę jechać. I takie filmiki tak ogólnie, tak wstępem po prostu mówiąc wam, o co chodzi, jak to będzie wyglądać. One nie będą się koniecznie pojawiać codziennie, może tak co drugi dzień, czasami co trzeci, mogą być też czasami dwa filmy jakieś pod rząd. Postaram się naprawdę nagrywać jak najwięcej takich ciekawych rzeczy, czy jak mam coś do powiedzenia, to żeby wam powiedzieć. A wydaje mi się, że spoko pomysł, bo większość właśnie moich odbiorców jest tak w moim wieku. Pewnie też siedzicie, też się nudzicie. Oczywiście lekcje też się do tego dzisiaj wezmę w końcu, szczerze, bo nauczyciele na Librusie nam podsyłają dużo tych rzeczy, ale nie ma żadnego maila zwrotnego, tylko chyba jest z niemieckiego. Ja wiem też w ogóle, Idalia do mnie dzisiaj pisała, że mam jakieś zajęcie na Skype'ie, a ja takie, co? Dajcie oczywiście znać, czy taki format się wam podoba i w ogóle to jest takie mega na luzie, ja nie chcę tutaj żadnego operatora ani nic. Także też, o właśnie, też chciałam powiedzieć. Tak drogą wstępu, póki się maluję, póki nie wiem jeszcze jak zacząć ten film, jak go kontynuować, póki się nie wkręcę, nie wpadnę w ten taki mód kręcenia go. To chcę też pokazać wam dom X od takiej naszej w sumie trochę domowej strony. W sensie, jak coś będziemy wszyscy razem ciekawego robić, to po prostu ja będę wchodzić z kamerą. Dzisiaj też przyjeżdża do mnie Monika, więc może coś ciekawego porobimy, nie wiem, zobaczycie. Może się zainspirujecie, to już nie wiem. Ale dobra, ja do was wracam, jak się skończę malować i coś wymyślę. Nie wiem, jakim co to masz. No jako, że już prawie 12, to... Jestem pod wrażeniem tego, że on jeszcze śpi naprawdę. On przynajmniej w moim ruchu się budzi. Innego wyjścia trochę nie mam, muszę wyjść do sklepu, ale mam antybakteryjne na rączki, żeby psikać, ale tutaj przed żabką jest o tyle dobrze, że dają, takie są wywieszone rękawiczki i napis proszę zakładać rękawiczki, więc przynajmniej tyle. Więc zanim wejdę do żaby, to nałożę te rękawiczki, potrzebuję wziąć tylko Jezu, jaka piękna pogoda, żeby wam osiedla nie pokazywać przypadkiem. To muszę iść tylko po jakiś chleb, po jajka, Kasper zje parówy, on jajek tak średnio. Więc tylko po to wyszłam do sklepu, pamiętajcie, lepiej serio zostać w domu, jak macie wszystkie, jak wasi zrobili zapasy, to super, Kasper nie zrobił, więc niestety muszę chodzić. Ale jestem w szoku, że go nie obudziłam, serio, to jest po prostu między innymi niesamowite. Na drzwiach tej żabki było chyba milion osi jakiejś w ogóle informacji, żeby nałożyć rękawiczki, żeby płacić kartą i nie zauważyłam takiego małego znaczku, zaraz wracam i ciągnę te drzwi i te rękawiczki nakładam i jeszcze w ogóle mi spadła ta cała pęka tych rękawiczek na ziemi, a ja takie, Boże, jaka zema i dalece do takiej drugiej żaby. Druga żaba również zabezpieczona, tylko że tam jest przed wejściem płyn do dezynfekcji i chusteczki. Prosimy ręce dezynfekować, więc w sumie spoko. A w ogóle pogoda jest taka ładna, jestem w futerku i jest mi tak gorąco, że mogłabym naprawdę w krótkim rękawku chodzić, przysięgam. Ja naprawdę nigdy w ogóle nic nie gotowałam, nic nie robiłam, też jak się wprowadziłam do domu, to jedyne co potrafiłam zrobić to makaron z sosem. Nigdy mi się nie chciało robić jakiegoś śniadania czy czegoś takiego, nic kompletnie.
A teraz tak sobie próbuję coś robić i w sumie to mi sprawia przyjemność i to jest też fajne na zabicie czasu, więc jeżeli wy zawsze chcieliście się nauczyć robić jakieś jedzenie, to Idalia mi na przykład podsyła też fajne rzeczy, które ona robi, jakieś curry czy coś tego typu. To jest naprawdę takie łatwe do zrobienia i zabiera też trochę czasu, więc w sumie w ciągu dnia, moim zdaniem mega spoko, coś takiego sobie popróbować. Mój pierwszy raz z parówkami. Ja jedyne, jak jem parówy w ogóle, to jak mieszkałam we Wrocławiu, to ja strasznie generalnie lubię hot dogi, tylko że z takimi parówkami bez mięsa, jakimiś, nie wiem z czego one są, ale pamiętam, że mama mi zawsze robiła takie i w ogóle muszę je sobie kupić znowu, żeby móc jeść takie rzeczy, bo to jest naprawdę zajebista sprawa. To jest w jakiś sposób satysfakcjonujące w sumie. Moi drodzy, wstał. Kasper, która jest godzina? 7:30. 12:30, półtorej godziny po mnie. Wiesz, co zdążyłam zrobić? Umyć się, pójść do sklepu, patrz. Ładnie? Tylko jest nisko, bo nie mam statyki. Jest jednak wszystko tutaj pyk, 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 pyk. Jadłaś parówki? No. A to nie jest mięso? No nie jadłam. Zrobiłam, żebyś to zjadł. Ukroiłam, żeby zobaczyć, jak to środka wygląda. I tak nie wiem, jak wygląda dobra parówka, więc nie wiem, po co ją przekroiłam. A parówki się różnią czyś? No nie wiem, no zagotowałam je, moja mama zawsze mi gotowała. Myślę, że taki kostek filmu, co chce się wyżygać, już tak skojarzyło. No ja elegancko tej pyk, pyk, pyk. W tej drugiej żaby w ogóle mają płyn do dezynfekcji rąk przed wejściem. A ty zgubiłaś nasz? Co? A zgubiłaś nasz? Ty? Nie, mam go, pokazywałam nawet i w rękawiczkach szło i w ogóle. Udało mi się załadować, żegnamy się. Mua. Patrzcie, jaki pomocny Marcin. Dziękuję, Marcin. Ale Henio też jak pięknie ubrany. Henio! W końcu w domu, ile mnie tutaj nie było z tydzień, co? Ja dzisiaj jestem własnym operatorem. Dziękuję, wzajemnie. Ja idę szukać kamery, żeby nie nagrywać te... O! Dzień dobry. Ja idę szukać kamery, żeby nie nagrywać telefonu, bo już się... Okej. Okay. Pokoik. Życzę do prania, nie zdążyłam ich wyprać, ale pierwsze co teraz zrobię, znajdę tą kamerę, ona gdzieś musi być. Takie rzeczy tylko ja mogę zrobić, moi drodzy, stanęłam na półce. No nie. Dobra, mamy to, wreszcie będzie normalna jakość. Moja stara kamera znalazłam, tylko się ładuje do niej bateria jedna. Sprawdźmy, jak to wszystko działa. Teraz pasuje mi do tatuażu. Teraz, dobra, przenosimy się na dobrą jakość. Dobra, więc póki ten mój mikrofon nie działa, to korzystamy z takiego drugiego mojego, tylko trochę gorszego. I w ogóle, ja dawno czekajcie, bo ja dawno się w ogóle tym nie bawiłam, czy mam jakiś balans bieli i kolory. Przykra niespodzianka na Dzień Kobiet. Kacper, widzieliście pewnie na story i na TikToka nagrał filmik, jak kupuję mi kwiatki. I ja te kwiatki sobie wzięłam tutaj, żeby mieć je sobie w swoim pokoju i w ogóle przechodzę, patrzę na te kwiatki, mówię, Boże. Nie wiem, czy mądrze zrobiłam. Wzięłam je, wymieniłam im wodę i położyłam na słońce. To głupie strasznie, ale w ogóle zobaczcie, jak pięknie, przysięgam. Chciałam wam pokazać coś tak od tej takiej domowej strony. Z tym, że nie ma w ogóle Adriana, jest prawdopodobnie w pracy. Kuba z Dubielem pojechali do Warszawy, Aleksiej ogląda na ten moment kościół. Więc jak wrócą i będzie coś ciekawego, to wam zaraz pokażę. Na ten moment w ogóle wydaje mi się, że powinnam zrobić w końcu pranie, bo leży tych rzeczy trochę poskładać, trochę sobie tutaj uporządkować, bo jest tak zwany bajzel. Nie wiem, ja się przynajmniej cieszę, bo my przynajmniej mamy ogródek, więc jak chcę wyjść na dwór, to niczym się tutaj nie zarażę. Mogę sobie pójść tam na altankę, jest naprawdę zarąbiście. Lekcje w ogóle powinnam też zrobić. O właśnie, dobra. Moi drodzy, wymyśliłam, co będę robić, żeby się nie zanudzić. Robię pranie i idę na altanę. Posiedzieć na librusie. Dobra. Wracam do was potem i w sumie nic się nie zmieni, bo jakość już jest taka, jak miała być. Wyczłapałam się na dwór, wzięłam dosłownie wszystko, co potrzebowałam. Ale
Nie wzięłam książek. W takich warunkach w ogóle moim zdaniem o wiele, wiele lepiej się uczyć i zaraz sobie wezmę te wszystkie książki, jakiś długopis, żeby coś porobić i powysłać, żeby pokazać, że jednak się staram, jak jestem w domu. Przysięgam, nie wierzę w to, co zobaczyłam. Weszłam na Librusa i dostałam maila od nauczycieli od wychowania fizycznego. Zobaczcie to. Ja już widzę, jak to robię. Już widzę, jak to robię. Nagrywam się i wysyłam filmik. Dobra, już lepiej. Dobra, moi drodzy, więc ktoś sobie stwierdził, że sobie powierci. Ja już mam swoje książki. Zaczynam coś robić. Jeżeli wy się teraz nudzicie, to po obejrzeniu tego filmu też możecie cokolwiek zrobić, żeby ich uszczęśliwić. O, musi wiercić. Moi drodzy, ja jestem okropną babą i mnie po prostu wszystko, ładnie mówiąc, denerwuje. Internet mi się tnie, co chwilę coś mi przeskakuje, wyskakuje. Ja kończę z tą nauką. Nie ma nauki. A miałam taką chęć pouczyć, miałam taką determinację w sobie. Internet mi ją zabrał. Dziękujemy. Dziękuję. Zjadłam przed chwilą zupkę chińską i przeprasowałam rzeczy, zrobiłam to pranie i wyglądam jak gówno. I czekam teraz na Monię i nie wiem, co będziemy jeszcze robić, ale coś się wykmini. Dobra, postanowiłam, że odpalę live'a. W sumie nie mam za dużo planów, tak jak przed chwilą mówiłam, przyjeżdża do mnie w ogóle Monia. I postanowiłam, że sobie pokręcę włosy, tylko że się postaram je pokręcić, bo zawsze biorę to wielkie pasma i robię takie loki, które mi po chwili się prostują. Zobaczę, czy uda mi się, jak mam dużo czasu i myślę, że w sumie jakoś lepiej to zrobić. Także widzimy się zaraz. Może na live'ie coś ciekawego opowiem, nie wiem, póki co jest 7000 osób. Widzimy się za moment. Co to jest? Siedziałam, robiłam pół godziny live'a, tworząc to. Ja mówię sobie, kurde, no miałam tyle czasu, będę ładnie wyglądać i zrobiłam takie gówno. No, ja prosiłam was, żebyście na live'ie trzymali kciuki, nie trzymaliście za mocno. Ta strona jest prosta, to jakieś, nie wiem, robi kitkę i jest mi strasznie przykro, naprawdę. Dobra, moi drodzy, nie wiem, co tu powstało. Wyglądam tak i lecimy teraz z Monią gdzieś do żaby. Nie będę wam wszystkiego relacjonować, jak coś ciekawego się jeszcze wydarzy, to wam to jakoś wplotę, czy coś takiego. Która jest godzina? Nie mam telefonu. Dobra, nie wzięliśmy telefonu, ale powiem wam, że pachnie jak po deszczu, tak ślicznie, no. Naprawdę taka pogoda jest. Takim już, taką wiosną już. Pachnie wiosną. Księżniczka z królem. Co macie na was? Wczoraj myśmy wyszli, wczoraj było fajnie, bo wczoraj było ciepło i myśmy ten... Na początku myśmy chcieli oglądać jakieś seriale razem, ale nic nie znaleźliśmy. Ostatnimi dniami jest tak ciepło, jak wiosna, czy lato nawet. Strasznie, jest kozak. No. Co? Właśnie obcięty chyba jest. Nie no, zarósł się. Ostatnio było tak pięknie obcięty. Oj, zawsze chciałam mieć maltańczyka, naprawdę. No, śmieszne. Jak się żywimy podczas kwarantanny? Tak właśnie. Po co jakiś ryż makaron? Ja w sumie teoretycznie jem makaron. Z Monią sobie chillujemy tutaj. Coś sobie posłucham, może coś obejrzymy, posiedzimy chwilkę. No i wracamy, bo w sumie która jest 21. Gdzie Heniek? Moi drodzy, słowiański przykuc. Stwierdziłam, że tutaj się z wami pożegnam. My z Monią teraz chillujemy, pokaż tutaj. Laptop się leży. Wyciszyłam póki co muzykę, ale puszczamy taką totalnie chillową Lana de coś tam. Lana de Rey. Lana de Rey. Jeżeli vlog wam się spodobał, to mogę kontynuować. Mogę pokazywać, co robię w ciągu dnia. Może w jakiś dzień gdzieś się bardziej mówię z Kacprem. Będzie więcej Kacpra, bo wiem, że go też lubicie. Plus jakiś backstage z nagrywek. Dzisiaj akurat nic nie było, bo mega taki chillowy dzień, ale jutro na przykład nagrywamy filmiki, takie backstage z filmiku jakiegoś też mogę wam ponagrywać. Dajcie znać w komentarzu, ja dziękuję za obejrzenie i widzimy się niedługo, mam nadzieję.